Szczęść Boże, witam Was, kochani. Dzisiaj, dzisiaj zaskoczyło mnie naprawdę słowo, znaczy to o to czym, czym się modlę, a mianowicie jedząc i pijąc. Powiedzcie mi, jak to Pan Bóg wymyślił, że to jedzenie i picie jest dla człowieka centrum życia? To znaczy, zaczyna się już, słuchajcie, od Eucharystii, bo to Pan dał nam swoje ciało i krew, abyśmy je spożywali. Później, agapa, czyli świętowanie i wspólne cieszenie się tymi darami, które zostały Panu złożone. To jest codzienność rodzinna, w której przeżywamy, jedząc i pijąc, i radości, i smutki, rozwiązujemy kłopoty, spędzamy ze sobą czas. To są wyjścia z przyjaciółmi, ze znajomymi, to jest świętowanie imienin, urodzin. To są spotkania biznesowe w restauracjach, to są spotkania. Słuchajcie, z, choćby z jakimiś klientami, czy załatwianie jakichś spraw trudnych. To są sytuacje zaręczyn, zaślubin. To są nawet sytuacje, kiedy ktoś umiera i idziemy na tak zwaną sztypę. Wszystko kręci się wokół jedzenia i picia. Trzeba chyba dzisiaj, słowo Boże uczyna, żebyśmy dzisiaj docenili to, że możemy jeść i pić, że mamy co jeść i pić. Bo przecież najważniejsze rzeczy dokonują się w naszym życiu, począwszy od Eucharystii, po tych najbardziej ludzkich, dokonują się właśnie w kontekście jedzenia i picia. Dzisiaj uwielbiam Pana za to, że nie głodujemy. Uwielbiam Pana za to, że wiele rzeczy tak ważnych i cennych w naszym życiu dokonuje się właśnie, kiedy możemy zasiąść do stołu i możemy jeść i pić. Niech nas więc błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.